Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, może na początek takie dane generalne dla przypomnienia, jak to wygląda po mojej autopoprawce. Więc dochody miasta są obliczone na 3 491 743 000. To oznacza, że są to dochody najwyższe w skali Krakowa, jakie do tej pory były. Wydatki są 3 534 053 000, w tym wydatki bieżące 3 046 000, a z groszami wydatki mają 487 000. Ja Państwu przekazywałem kwestie dotyczące samego budżetu. W związku z powyższym, jak Państwo nie macie nic przeciwko temu, to chciałem się tylko odnieść do poprawek, które zostały zgłoszone. Będę to czynił bez żadnego komentarza. Natomiast chciałbym przedstawić pewne wyłącznie fakty. Państwo pamiętacie, przyjąłem w budżecie pewne zasady. Zasady dotyczące na przykład inwestycji, gdzie sztywną zasadą było to, że wchodzą do inwestycji tylko te, na które są podpisane umowy lub na które są środki zewnętrzne lub które płacimy jako ostatnią ratę za inwestycje wykonane. Jak Państwo wiecie, 2/3 budżetu miasta jest ściśle związane z budżetem centralnym. To znaczy my otrzymujemy pieniądze na pewne zadania, które musimy realizować. W związku z powyższym weszły do budżetu przede wszystkim zadania obligatoryjne. Te zadania, które musimy wykonywać, a jak Państwo też wiecie, biorąc pod uwagę działalność naszego parlamentu, tudzież rządu, tych zadań na samorządy jest nakładanych coraz więcej. Za tymi zadaniami nie idą żadne albo niewielkie, niewystarczające środki. W związku z powyższym musimy, że tak powiem, uzupełniać to swoimi. To też nie ma się co dziwić, ponieważ mamy sytuację taką, że z jednej strony o wysokości pensji decyduje rząd, parlament, z drugiej strony o awansach nauczycielskich decyduje kurator. My za to wszystko mamy płacić. Nie ma się co dziwić, że Związek Miast Polskich wystąpił z wnioskiem do rządu, postulatem, aby, skoro jest to zadanie własne rządu, żeby przejął finansowanie etatów nauczycielskich na siebie. My resztę spokojnie pokryjemy. Prawdą dotyczącą zdjęcia pewnych kwot pieniędzy z zero i z Wydziału Edukacji, a więc pieniędzy, które tak naprawdę są przeznaczone na te podwyżki dla nauczycieli, które będą robione od września. Jest to moim zdaniem bardzo niebezpieczny precedens. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz w kontekście tego, co mówiłem, następują w administracji cięcia, wychodząc z założenia Państwo radni, którzy zgłosili tą poprawkę, że nie możemy płacić, nie płacić na urzędników, tylko na pewne zadania. Pytanie jest tylko takie, kto te zadania ma wykonywać, jeżeli nie będzie urzędników. Jesteśmy jedynym miastem, które od 2007 roku, w którym nie nastąpił wzrost liczby zatrudnionych pracowników, mimo napływu dodatkowych zadań. Dla porównania powiem, że normalnie w miastach typu Wrocław, w Polsce to jest w granicach około 300 etatów, a Warszawa 1900 etatów wzrostu liczby pracowników. Mało tego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca jesteśmy miastem, które ma, mówię o wielkich miastach, o tej dwunastce, jest najmniejszy koszt obsługi administracyjnej. A też, żeby Państwu uświadomić pewne rzeczy, dajemy tą obsługę w ten sposób, jak żadne z tych miast nie daje. To znaczy, jesteśmy jedynym miastem, które obsługuje mieszkańców
przez cały tydzień od poniedziałku do piątku w godzinach i dopołudniowych, i popołudniowych. Jak Państwo zwróciliście uwagę, chociażby czytając swoją pracę, nie ma w ten sposób żadnych kolejek. To mówię o tych dwóch konsekwencjach, które nastąpiły dotyczących administracji i edukacji. Z edukacją tam jeszcze są różne inne kwestie, mianowicie zdjęcie pieniędzy z rezerwy na zadania oświatowe będzie powodowało niemożliwość realizacji niektórych zadań oświatowych dotyczących koniecznych remontów placówek, wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, dofinansowania projektów unijnych, pewnych zabezpieczeń, dofinansowania projektów typu radosna szkoła. Oczywiście można się bez pewnych rzeczy obejść, zakładając, że wszystko będzie szło dobrze, ale to też trzeba zrobić. Z drugiej strony mamy pieniądze dołożone na termomodernizację. Oczywiście bardzo potrzebna. Ten program termomodernizacji prowadziliśmy przez parę lat. Na razie go wstrzymaliśmy. Jeżeli teraz będzie taka pola rady, to go uruchomimy z powrotem. Ja mam osobiście bardzo duże uwagi i zastrzeżenia odnośnie do zmian dotyczących kultury, zwłaszcza Krakowskiego Biura Festiwalowego, o czym też dzisiaj w gazetach pisali. Proszę Państwa, przez całe lata budowaliśmy swoją markę. Markę naszego miasta, które opiera się właśnie między innymi na kulturze. Uznaliśmy kulturę za priorytet. Stworzyliśmy festiwale, które są uznawane za najlepsze festiwale w Polsce, które ściągają tysiące ludzi nie tylko z Polski, ale i z zagranicy, o których się pisze we wszystkich mediach światowych, które promują nasze miasto. Zdjęcie tych pieniędzy może oznaczać, że będziemy zmuszeni z paru festiwali zrezygnować. Uważam, że to byłaby, i mówię to z całą odpowiedzialnością, katastrofa. Ja odbyłem rozmowę z niektórymi radnymi Platformy. Oświadczono mi, że do tego tematu będzie można wrócić, będzie można te pieniądze z powrotem, przynajmniej częściowo, biuru festiwalowym zwrócić. To jest bardzo szlachetne podejście do tematu. Natomiast chciałem powiedzieć, że jeżeli tego nie ma w budżecie, nie możemy planować tych działań. Nie można z nikim podpisać umowy, a wchodzą w grę naprawdę najlepsi artyści światowi, jeżeli nie mamy zabezpieczenia finansowego. Jeżeli nie będziemy mieć tego zabezpieczenia finansowego, nie będziemy mieć także wkładu ani ze strony Ministerstwa Kultury, ani ze strony sponsorów zewnętrznych, którzy dają, przypominam, około 17 milionów złotych na te festiwale. Więc nie wiem, czy to można tak stracić. No ale jeżeli można, niektórzy uważają, że można, to w takim razie przyjmuję to z pokorą, aczkolwiek zewnętrznie. Są zdjęte pieniądze także proponowane z lokalnego transportu zbiorowego. Ja uważam, że tutaj nie ma takiej możliwości, aby ograniczać środki finansowe. Ograniczone takie środki nie pozwolą na zawarcie aneksu umowy, a także opłacenie usługi pracy przewozowej. To oznaczać będzie w praktyce, że nie będziemy mieli pieniędzy na listopad i grudzień na zapłacenie usługi przewozowej, albo będzie ta usługa musiała być w ciągu całego roku znacznie zmniejszona. Ja sądzę, że nie o to nam chodzi, bo cały czas wszyscy mówimy i prowadzimy w tym kierunku inwestycyjne działania, aby ta usługa się rozszerzała i była coraz lepsza. Nie na darmo zostaliśmy uznani za miasto, które ma najlepszą komunikację w Polsce. Szkoda byłoby tego stracić. Są także zdejmowane pieniądze z dróg,
publicznych w miastach na barwach powiatu i gminnych dróg publicznych. To jest kolejna rzecz, proszę Państwa. To jest ZIG, jest zresztą tą instytucją, w której jakby w stosunkowo dużej mierze są propozycje zdjęcia służb. Także na utrzymanie czystości, także na utrzymanie zieleni. My w tej chwili już sprzątamy Kraków w sposób ograniczony dosyć. Jeżeli te pieniądze zostaną zdjęte, to będzie to już zupełnie sytuacja moim zdaniem fatalna. Nie mówiąc już o remontach dróg, które też aż się proszą, żeby to zrobić. Ja specjalnie ZIKiT potraktowałem w projekcie budżetu w sposób wyjątkowy, dodając im pieniądze, mając świadomość tego, że w poprzednich latach dróg w pewien sposób nie doinwestowały. W tej chwili mamy sytuację taką, że jakby nie tylko wracamy do sytuacji, jaka była w tym roku, ale jeszcze się troszeczkę cofamy. Też propozycje dotyczące takich rzeczy jak oświetlenie ulic, placów, dróg. To zostawiam bez komentarza. O bieżących jednostkach w urzędach już mówiłem, proszę Państwa, tak samo gdy idzie o edukację. To jest naprawdę problem, który jest problemem dla mnie przynajmniej olbrzymim. Zostały też zdjęte środki z Wydziału Promocji. Zawsze kładliśmy dosyć duży nacisk na to. Dzięki czemu doszliśmy do tego, że prawie 9 milionów turystów tu przyjeżdża. Zdjęcie tych środków oznacza, że tej promocji nie będziemy mogli wykonywać nawet w tym zakresie, jak do tej pory czyniliśmy. Przy czym biorąc pod uwagę porównanie z innymi miastami, które znacznie większe kwoty na to wydają, bez takich rezultatów, jakie my otrzymujemy, no byłaby to sytuacja nie najlepsza. Tym bardziej się dziwię temu punktowi, że z drugiej strony mamy wprowadzenie kampanii Płać Podatki w Krakowie. A więc jeżeli zdejmujemy z tego typu działań, a wprowadzamy nowe działania, to jest to moim zdaniem nie najlepsze rozwiązanie. Są także zdjęcia z informatyki. Tak mówiąc szczerze, zastałem ten urząd w sytuacji pod względem informatycznej tragicznej. Było dosłownie kilkadziesiąt komputerów, no, jak na tamte czasy już przestarzały. W tej chwili mamy urząd, który jest w pełni praktycznie zinformatyzowany. Chcemy wprowadzić jeszcze pewne elementy, które by zakończyły ten proces, ale także musimy mieć świadomość, że system także pociąga za sobą koszty. W ten sposób nie będziemy mieć na przykład na tak zwane asysty od osób, które, od firm, które to wszystko wykonują. Ja nie będę mówił tutaj o zdjęciach, które zostały dokonane z kancelarii prezydenta, bo byłoby to mówienie, że tak powiem, że broni sam siebie, ale chciałem powiedzieć, że to na przykład spowoduje ograniczenie kontaktów z miastami partnerskimi, które Rada z drugiej strony proponuje rozwijać, wskazując Amsterdam czy Ostrawę. Nie będziemy mieli pieniędzy na uczestnictwo w promocji Krakowa w tych miastach, na przyjmowanie tych miast u nas w Krakowie. Także zastanowić się będzie trzeba nad tym, czy trzeba podpisywać przedłużenie umów z tymi miastami partnerskimi, które mamy, bo jak nie będzie pieniędzy na tą współpracę, to będzie to dosyć sytuacja nieciekawa. Ja jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy, mówiąc o Wydziale Promocji. Proszę Państwa, to także oznacza naszą nieobecność na targach, różnego typu targach europejskich i tylko europejskich.
sami Państwo podnosiliście, że jest to coś koniecznego, czym powinniśmy. To oznacza ograniczenie tego udziału. Proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Mianowicie ograniczenie środków na współpracę z organizacjami pozarządowymi, albowiem obcięcie i w Wydziale Sportu, i w Wydziale Kultury środków na te cele oznacza tak naprawdę, że będziemy w bardzo ciężkiej sytuacji, gdy idzie o konkurs grantowy, który albo się odbędzie w bardzo minimalnym, albo się w ogóle nie odbędzie. Wydział Sportu. No w Wydziale Sportu też już były na ten temat teksty. Ja tylko chciałbym powrócić do jednej rzeczy. Mianowicie powiedzieć to, że jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, że stoimy, jak Państwo wiecie, jest w trakcie budowy hala w Czyżynach. Już została wylana płyta denna, wbitych tam 17 tysięcy pali. Także praca idzie, nawet wyprzedzając stanu nowym. Wszystko robimy, aby w 2014 roku mogły się tam odbywać pierwsze imprezy. O te imprezy trzeba zabiegać już w tej chwili. Jeżeli mamy możliwość, aby tam się odbywały, bo się pojawiły już i Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej i w piłce ręcznej, jeden w 2014, drugi w 2016, trzeba już zabezpieczyć na ośrodki w tym roku, albowiem to są imprezy, które kosztują. Na to także my będziemy środki. Spore środki są też zdejmowane z Zarządu Budynków Komunalnych, co nie pozwoli na wykonywanie prac remontowych, konserwacji budynków, płacenia zaliczek eksploatacyjnych, remontowych wobec wspólnot mieszkaniowych. Jesteśmy jakby nie bardzo wiarygodni w takim razie w stosunku do mieszkańców.